Cześć wszystkim, dzisiaj na temat meczu Ra Real, Real Madryt kontra Barcelona. No właśnie, Real wygrywa 2 do 1. Zrobimy sobie e, praktycznie analizę tego spotkania, tego meczu El Clasico. Ale czy to jest jeszcze praktycznie to El Clasico, co niedawno, czy się cieszyło taką dużą popularnością? Czy były emocje? Kto rzeczywiście był lepszą drużyną w tym starciu? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalegujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat El Clasico, Real Madrid kontra Barcelona. Real Madrid wygrywa 2 do 1. Natomiast warto tak naprawdę poświęcić kilka film na temat tego spotkania, tego meczu. No na pewno nie to samo El Clasico, co jeszcze niedawno. Nie było tutaj jakichś mega super emocji. Nie, tak, jeśli chodzi o to spotkanie. Niektórzy mówią, bez Messiego, bez Ronaldo to nie jest to samo, co El Clasico, no ale Ronaldo to wiadomo, już jest po prostu jest zupełnie inna historia. Messi e, niedawno odszedł z, z Barcelony. Natomiast widzimy właśnie bramki. Sergio Aguero zdobywa bramkę w 97 minucie, doliczonym czasie gry. E, no bardzo dużo doliczył ty, tego czasu rzeczywiście sędzia. David Alaba zdobywcą bramki w 32 minucie, Lucas Vazquez zdobywcą bramki w 94 minucie. Potwierdza się to, co mówiłem, Alaba to jest absolutnie jeden z najlepszych dzisiaj zawodników defensywnych na świecie, najlepszych obrońców, bardzo inteligentny, to jak po prostu wspaniale, przepięknie grał, jeśli chodzi o Bayern Monachium, to też się przekłada, jeśli chodzi o Real Madryt, też jest w stanie pomóc drużynie zdobyć gola. Co muszę powiedzieć, zdarzało rzadko bardzo, jeśli chodzi o Bayern Monachium, bardzo potrzebny zawodnik, to była dobra decyzja, jeśli chodzi o Real Madryt, kupnął tego zawodnika, rzeczywiście genialny występ tego piłkarza. Natomiast, zobaczmy sobie jeszcze jakie są wiadomości, faktycznie po tym spotkaniu zrobimy analizę poszczególnych zawodników. Marcelo po 15 latach odejdzie z Realu Madryt, wybrał już nawet owy klub, wielki powrót. El Clasico dla Realu Madryt, królewcy wygrali w Barcelonie. A.S. Roma, media, José Mourinho nowy cel transferowy, to piłkarz Ralu Madryt, Ramon Mendoza, były prezes Realu Madryt, szpiegiem KGB. No to tam już po prostu jakaś inna sprawa, dobra to nas nie interesuje, tak, to tam jest szpiegiem. Natomiast rzeczywiście tutaj jeśli chodzi o to spotkanie, to ono się tak zakończyło. Zobaczmy sobie tutaj jeszcze hmm, praktycznie statystyki. Strzały 12 do 10, strzały na bramkę 2 do 5, posiadanie piłki. Nie było dominacji z jednej strony, tak, jeśli chodzi o drużynę, bo mniej więcej te statystyki są pół na pół, jeśli chodzi o posiadanie piłki. Podania też praktycznie na tym samym poziomie. Celność podań to jest oczywista sprawa, też bardzo wysoko. Faule 17 do 13, żółte kartki 1 do 1, czerwone kartki 0 do 0, spalone 2 do 5, rzuty różne 7 do czterech. No były takie obawy, czy to nie będzie El Clasico bardzo brutalne, tak, że będzie owocował wiele żółtych kartek i tak dalej, tak się nie stało. Widzimy też tabelę. No, tabela, tutaj pierwsze miejsce Real Sociedad, następnie dziewiąte miejsce FC Barcelona. No to na pewno jest po prostu niepokojąca sytuacja, kibice, tutaj Barcelony są rozżaleni, wściekli, praktycznie. No, ale na temat odejścia Kumana dawno się spekuluje. Wydaje się, wydaje się, że to jest kwestia praktycznie czasu. Natomiast zobaczmy sobie, jeśli chodzi o składy Terstegen w bramce Garcia Pique. Nie ma sensu praktycznie tutaj e, robić analizy poszczególnych zawodników. Natomiast e, Franky De Jong muszę powiedzieć, że kiepsko się prezentował podczas tego spotkania też ta zmiana rzeczywiście tutaj była na absolutnie w 100% uzasadniona. Ja nie wiem, czy w przypadku Frankiego de Jonga nie ma taka sytuacja, miejsce, że widzi że ten klub praktycznie pikuje, że tutaj nic dobrego nie będzie i to się praktycznie przerzuca na tego zawodnika, że on też go po prostu gorzej gra. Wiecie, to jest takie poczucie, że jesteście w jakiejś firmie albo odchodzicie z tej firmy, albo wiecie, że ta firma niedługo spelituje, niby pracujecie, a pracujecie na pół gwizdka, ale tak naprawdę nie dajecie siebie 100%. Troszeczkę można powiedzieć, że przypadku Frankiego de Jonga. Gdybym dzisiaj miał typować takich zawodników, którzy odejdą z Barcelony, ale którzy jakby by nawet by chcieli odejść sami z siebie, to bym powiedział, że to właśnie będzie Franki de Jong. Natomiast potem mamy tak Ansu Fati, dobry występ tego zawodnika, moim zdaniem. Depay, przeciętny praktycznie występ tego zawodnika. Większe były oczekiwania przede wszystkim Depay w takim meczu jak z tutaj Realem madrid Powinien pokusić się o bramkę, powinien zdobyć bramkę. No i mamy, mamy też po prostu tutaj skład, jeśli chodzi o Real Madrid. Vinicius Junior bardzo dobry występ tego zawodnika. Co prawda został ściągnięty z boiska, ale naprawdę genialny mecz tutaj tego zawodnika. Kazemiro, Modric, dobry występ, Rodrigo, też dobry występ tego zawodnika, Benzema, Alaba, mega dobry występ tego zawodnika. Zobaczmy sobie też, jak tutaj rozkłada się bramki zdobyte dla Real Madrid. Alaba zdobywa i Vasquez, a więc zawodnicy z defensywy zdobywają bramkę. Czy to też nie jest problem, jeśli chodzi o Kumana i rozpiskę analizy praktycznie przeciwnika, że Kumanco przygotował się tylko na napastników Realu Madryta, nie przygotował się na ewentualne działania defensywnych zawodników. Przecież i Alaba, i Vasquez są w stanie zdobyć bramkę. Natomiast ja muszę powiedzieć tak: Alaba grający w Bayern Monachium, no nie było to częste, żeby Alaba zdobył bramkę, więc można było się zabezpieczyć. Barcelona dobrze przygotowana nie powinna doprowadzić do sytuacji, gdzie Alaba zdobywa bramkę. No i Kurtła w bramce, Mendy, żółta kartka. Mendy akurat bym po prostu ocenił go słabo w tym spotkaniu. Moim zdaniem on grał słabo, kiepsko się prezentował. Tak mówię, nie oceniam tych zawodników, którzy potem weszli z ławki rezerwowych, no bo byli oni praktycznie zbyt krótko. To mamy tutaj tak Asensio, mamy Carvajal, Carvajal tak? Dani. Potem mamy Kutinio, który też wszedł. Luke de Jong, Aguero, Sergi Roberto. Tak właśnie wygląda cała ta sytuacja. No na pewno fajna sprawa, że znowu mecz na Camp Nou, tak? A więc te emocje nieprawdopodobne. Natomiast ja muszę powiedzieć w ten sposób, no El Clasico, ja oglądałem to spotkanie, ten mecz, natomiast te emocje nie były takie jak te wcześniejsze na przykład mecze. Już pomijając, abstrahując Messi i Ronaldo, tak? abstrahując praktycznie od tego, ale wiadomo też jaka jest forma, praktycznie dyspozycja Barcelony. Yy, rzeczywiście wcześniej Tel classico, to była rywalizacja pomiędzy najlepszymi drużynami, jeśli chodzi o, jeśli chodzi po prostu o La Ligę. Natomiast jeżeli teraz popatrzymy na tabelę, no to czy to jest rzeczywiście rywalizacja pomiędzy najlepszymi drużynami? No nie do końca, tak? Yy, I też jakieś jest nastawienie praktycznie psychiczne z, yy, kibiców, którzy idą na takie spotkanie Gra Real Madrid, który zajmuje drugie miejsce w tabeli, z dziewiątą Barceloną. Tak, ja muszę powiedzieć, że rozmawiałem z różnymi kibicami i są przerażeni praktycznie tą sytuacją, która ma miejsce teraz w Barcelonie. Przecierają oczy, oni mówią, no, mogła być Barcelona w pierwszej trójce, w pierwszej piątce nawet. Tak? Natomiast to miejsce, w którym teraz się znajduje, to jest absolutnie katastrofa. Tam muszą być dokonane radykalne praktycznie decyzje, jeśli chodzi o Barce, żeby ten klub ratować, żeby się kompletnie po prostu nie pogrążył, tak, w, w, w tragicznej sytuacji, w której, się, w której się, praktycznie tutaj znajduje, w której się faktycznie tutaj znajduje. Zobaczmy sobie, że praktycznie takie położenie Barcelony powoduje, że tej Barcelony nie zobaczymy w następnych rozgrywkach europejskich w ogóle, tak, nie ma jakiejkolwiek tutaj szans. Oczywiście, Barcelona może poprawić swoją sytuację w tabeli, no ale czy tak to będzie wyglądało? Tak, nagle po prostu skoczą, nie wiem, o kilka oczek do góry. Zaczną po prostu przepięknie grać. No nie do końca, tak, nie do końca. Ja mówię, już dawno o tym. Kuma, Kuman powinien zostać zwolniony. Musi przyjść praktycznie nowy trener, który musi poprowadzić tą Barcelonę projekt, jeśli chodzi o Barcelonę przebudowy, to będzie projekt, który będzie trwał kilka lat i potrzebne są kolejne transfery, kolejne wzmocnienia i to właśnie powinno być takie wzmocnienia pokroju Realu Madryt w sensie tutaj właśnie, w sensie Dawida Alaby chodzi mi o to, że no nie, nie chodzi o przyjście Dawida Alaby do Barcelony tylko rzeczywiście transfer z zawodnika, który da tą jakość piłkarską bo były kontrowersje, na przykład Alewa, który odchodzi z Bayerdu Monachium do Barcelony, no mówił, on wszystko już zdobył praktycznie w tej klubie, karierze, karierze klubowej. Może, jeśli chodzi o reprezentację, to nie. Sam jeszcze powie, bo jeszcze jest potencjał, że może zrobić więcej. Natomiast niektórzy mówią, no przyjdzie wypalony, wygaszony, co on może da dać więcej? Impuls, jaki jeśli chodzi o Oral, no daje, daje po prostu do jakość. Natomiast yy, właśnie takie są potrzebne dzisiaj zaszczyki piłkarskie, transferowe, tak, jeśli chodzi o Barcelonę, takich zawodników. Eee, może doświadczonych, może po prostu młodych, może po prostu trzeba stawić dzisiaj na doświadczonych zawodników pokroju, właśnie Alaba, który gdzieś się sprawdził w innej lidze, bo Alaba nawet po prostu powiem w ten sposób: on przyszedł do Barcelony, my do Realu Madryt, bo to kwestia praktycznie zmiany otoczenia. Tak on się dobrze czuł w Bayernie, Bayern był z nim przedłużył kontrakt, miał dobre zarobki, po prostu chciał coś zmienić. Tak no ile lat może no, tam grać, nagrać, on tam grał chyba 10 czy 12 lat praktycznie w Bayernie. No właśnie to wszystko, dzisiaj pozdrawiam. Stawcie suba, piszcie w komentarzu co na ten temat sądzicie. Trzymajcie się. Cześć.